Jesteśmy z powrotem. Ruska instalacja. Takie są fakty. A myśmy gdzieś mieli taki słup i on był taki, że myśmy go nie mogli przeczytać. Kurde, nie pamiętam gdzie. Staromongolskim był napisany. Mandraseczka, lecimy na dół. Króliczek. Dobra. Tu się nie da wejść. Aż dziwne. No ale dobra, idziemy. Dobra, chodź tu. No właśnie, Krzyszka, właśnie gram fajnie sobie w Tomb Raidera. Fajnie, że fajnie. Fajnie, że ci się fajnie podoba. Kurde. Ja naprawdę mam, mówię. A wstaję. Dzisiaj wstaję sobie. Kurde, budzik mi nie dzwoni. Mówię, ja pier... Mam, mówię, a tak się czuję wyspany trochę nawet. I sobie myślę, no to ładnie. 15 pewnie. Pospałem, postreamowałem. No a jednak się okazało, że nie do końca tak źle jest, bo... Gdy była dokładnie 11, czyli mój umysł streamerski tutaj zadziałał. Zmysł streamera. Co to jest? Co, pełny grzybów jestem? Wchodzisz tam. Jaka tu jest muza? Kokos z Nicei. Astronom. Boże, myślałem, że kokosa znalazła. Starożytnego kokosa z Nicei. A to tylko zwykły kokosik. Kokos. O nie. Grób świętego Pawła. Zaktualizowaną mapę. Już zapomniałem, jak mapę się włącza. Stoł, zdejmij kurtkę i spodnie. No w sumie tutaj by... Tutaj by nie potrzebowała, nie? Zdobyto, zdobyte kredyty, jak 3000, kurde, trzeba żeśmy rozbili bank, wiecie? A mogę na to patrzeć i jakoś oceniać tam freski? Kokos z Nicei. Chyba nie będę mógł spać przez kokosa z Nicei. A, że to jest wyzwanie w ciemności, to się powinno nazywać wyzwanie konsoli. Nie wczytujemy ci tekstur i mapy, bo mamy za słaby sprzęt. A ty udawaj, że to jest wyzwanie ciemności. No już co? Czy jeszcze coś? Czekajcie. Tu jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Ty, ja nawet nie... A tu... Ale mi z mapy zaktualizowali! Oho! Oj, 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 oj. Za dobrze mi ją zaktualizowali aż. Nie wiem, czy to całe przeszukałem nawet, skąd mam wiedzieć, jak... Jak kurde mapa została zaktualizowana. Dobra, powiedzmy, no chyba się, nie wiem, coś jeszcze mi ma napisać, na przykład typu, no nie wiem. Fajnie. Nie, nic tu nie ma, chyba koniec tego grobowca.
A nie, czekajcie. A nie, no jak koniec, jak żeśmy jeszcze tu nawet nie byli. A to jest ta jaskinia. Ledwo. To nie jest ta jaskinia, co byśmy ją mieli znaleźć, tylko że od drugiej strony? O, patrzcie. Prorok musi mieć wyznawców. Kokkos z Nicei był jednym z pierwszych wyznawców proroka. Oskarżony o herezję w swoim rodzinnym Kokkos mieście, z Nicei. Kokkos dołączył do stworzy jego znak. Jego wiedza na temat gwiazd pomogła w nawigacji. Mówi się, że Kokkos i prorok przesiadywali godzinami pod gwiazdami, jest. Rozmawiając na temat wszechświata i trudnej roli, jaką odgrywa w nim człowiek. Wybudował dla proroka planetarium, aby nawet w pochmurne dni zimowe mógł obserwować Kokkos. Nocne sklepienie. Nocne sklepienie. Kurde. Hashtag Kokkos. To jest nawet ten odcinek Kokkos chyba. Jak go na YouTube'a domontuje, nie? Co myśliście, że nie będę wiedział, że tu jest takie coś? Przecież ja jestem kurde Tomb Yasiu. Tomb Yasiu Rider. Mam grzybów trujących za dużo już. No dobra. Do której wczoraj był stream? Moi drodzy, do chyba 5 rano albo do, nie wiem, 5 ileś tam. Dobra, to już musi być całość tego dungeonu. Jeśli znaleźliśmy list o Kokkosie z Nicei. Zostawiłem, co zostawiłem? No grzyba zostawiłem, bo się go nie da wziąć, nie? Ile można grzybów napakować do jednej kieszeni? Dajcie umiaru trochę. Do 5:15 plus minus 2 minuty. No i widzicie? A skąd to wiesz, koziomuś? Podglądasz mnie? Podglądasz moje streamy? Dobra, jesteśmy na zewnątrz. No w sumie no nie było źle, no 5-6 godzin, tak jak się jeśli położyłem się gdzieś koło 6 już byłem pewnie za. Dostaliśmy informację. Konstantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. 2 lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Jeden dzień na lodowym pustkowiu wystarczył. Widziałem śmierć. Patrzyłem, jak oczy tego mężczyzny zachodzą mgłą i słuchałem, jak o coś mnie błaga. Nie wiem, w jakim języku. Czekałem z nim na śmierć i patrzyłem. W jednej chwili jeszcze tu była, w następnej nic. Tylko martwe mięso. Zwymiotowałem na śnieg, na którym zastygła krew tego chłopaka, ale jego już nie ma, a ja żyję. Konstantin ciągle nam powtarza, że przybyliśmy tu, by wykonać dzieło Boże. Zaczynam to rozumieć. Dzieło Boże. Musimy posprzątać cały ten burdel, zanim się tu zjawi. Hej, czy ktoś mnie słyszy? Ja! Jasiu. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Ten szalony sukinsyn zaatakował siekierą 3 uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia. Willa, sprawdzę to. Potwierdzam. Co to było? Jestem urodzoną morderczynią. Czemu nie mogę ich przeszukać? Bo ja mam takim perka, że mam niby odzyskiwać skrzały z nich czy coś takiego, więc niech kurde to działa. To kupiłem za dużo pieniędzy. Kora drzewania to grzyby w niej są. Kurde.
Przepraszam, że tak ciągle naciskam ten, no ale zrobili takie coś w grze, że jak się naciska Q, to wtedy widzę jakieś rzeczy, nie? No i teraz muszę to cisnąć non-stop. Zbadaj lądowisko dla helikopterów. Przy użyciu instynktu przetrwania wrogowie są podświetleni na czerwono. Na żółto, aha, gdy widzą się nawzajem. Pewnie dowódca chce sprawdzić, czego się dowiedzieliśmy. Konstantin spodziewa się po nas czegoś więcej. Ktoś beknie za ten błąd. Najpierw amunicja. Nie mieszaj jej z racjami żywnościowymi. Coś mi się zdaje, że lepiej mieć ją pod ręką. Czekajcie, sprawdzę. Tak jest. No i co ja mam tu siedzieć w tych krzakach? Słyszeliście? Pokaż się! Mnie nie widać, ja jestem krzakiem. Widzę intruza! Jest tam! Idę na pozycję! Zajmuję pozycję! Przechodzę za osłonę! Co oni są, nieśmiertelni? Trafiłem ją! Oh, fuck. Zabiję cię! A ja mam pod F-em coś. Aha, już sobie przypomniałem. Dobra. Dobra. Chyba zabici wszyscy, co? Muszę sobie chyba strzał dorobić, bo kurde się nie wyrobię z tym zabijaniem. Czy w tej grze o to chodzi, że trzeba wszystkich zabić? Bo jeśli tak, to jestem w niej dobry. Starożytne. Ruskiego się nauczyłem, patrzcie. Staroradziecki plakat. Staroradziecki Lenin język. Lenin żyje, Lenin będzie żył. Staroradziecki nam ten wzrósł. O której będzie wczorajszy Altis na YouTube? O Boże, jutro będzie. Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie zawsze mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. No dokładnie. Co wam chciałem powiedzieć? Ktoś się pyta, jak będzie z wyzwaniem od Kasi, Yorkwin, no kurde, moi drodzy. No robimy wszystko. Ja wszystko widzę, wszystko podnoszę, wszystko zbieram. No i w ten oto sposób wygramy. Będziemy mieli większą ilość punktów. Wygramy wyzwanie.
Nie wiem, jaka jest nagroda w ogóle. Ale chyba musi być coś spoko jako nagroda, jak takie wyzwanie. Tomb Raider. Wchodź tam, kobitko. Dobra. O to chodziło. Wszystkie po prostu, wszystkie znajdźki, wszystko będziemy szukali. Co ja mam z tym zrobić? Lampą to podpalić? Genialny jestem. Genialny jestem po prostu. Te gry komputerowe. Niesamowite. Będzie gadał albo się wykrwawi. O kurde, ktoś umarł. Pierwszy pistolet mamy. Dobra, tam pistolet jest dla lamusów. Bierz łuk. O. O, wyzwanie, wyznanie kokosa. A nie, to co innego. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów. Żadnego pochówku czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych, a może, jak wielu przed nimi, przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła. Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. To są potomkowie proroka. A my będziemy się przyglądać. Masz jedną pieczoną szansę właśnie teraz. Powiedz nam wszystko. Gdzie reszta twoich ludzi? Może udało wam się rozwalić parę zbiorników z paliwem, ale taka drobnostka w niczym nam nie przeszkodzi. Jak długo zdołacie nas powstrzymać? A, kurde, dobra. Przysięgam, że jak nie odpowiesz, zacznę sypać pól na twoje ręce. No panie, no. Serio? Rozmawiaj z nim, jak się rozmawia? O nie. Nie, nie, nie. Brak niezbędnego sprzętu. Otwarcie tego sprzętu wymaga wytrycha. O nie, nie, nie. Da się z nim jakoś zagadać, czy on umarł? Aha, on umarł. Czy zagramy z Bąkolem dzisiaj w igrzyska, wiecie co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja to dzisiaj musi być spokojnie bardzo. Nie wiem, bo ja jestem wykończony. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zawód. Nie wiem, czy uda nam się tu znaleźć części zamienne. Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale... Nie. Nie, nie rozumiesz. Nie. Jak Patrzcie. Mógłbyś zrozumieć? Zabiją go. Nie! Uspokój się. Uspokój. Nie bój się cierpienia. Nie.
Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. To nie ten nasz murzyn? Sami go ukształtujemy. To jest ten nasz kolega murzyn. Jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Ty, oni chyba tekstur nie zrobili innych. Proszę! Co mamy z nim zrobić? Nie ważcie się go tknąć. Chwila, sprawdzę to. Słyszę cię. Mam tu strzałę. Sprawdzę. Zrozumiałem. Że tam ktoś nie jest. Kurde, no nie wierzę. To koniec! Jestem ninjom. No granat, panie, kurde, nauki chyba miało być, nie? Kurde, oszukali mnie. Jeszcze raz to samo. O Boże! Proszę! Co mamy z nim zrobić? Nie! Nie ważcie się go tknąć. Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? To cholerstwo ma z 50 lat. Jesteśmy pod ostrzałem! Mi się kurde nie bardzo skapnął. Rzuć tam butelką, kurde. Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć ten zbiornik. Moje oczy! Pomocy! Patrz. Pomogłem? No chyba tak. Co to jest? A, amunicji pełny. Muszę jakoś tam na górę wleźć. Da się jakoś strzały nie strzelić? Dobra. Tu coś jeszcze jest po drugiej stronie, czy to jest tylko takie, żeby wejść? Powiem wam, że dobrze nam poszło, kurde, to koniec i koleś zginął. Dzieckiej propagandy. Noc nie powstrzyma nas od pracy. Nawet w nocy pracują. Musimy obóz rozbić. A, bo myśmy ranni byli, to dlatego na tak stęka. Przepraszam wszystkich. Odgruzowywanie, co to jest? A nie, kurde, obóz zrobimy w końcu. Właśnie o tym mówiłem. To nam było potrzebne, nie? Jest to Konstantin. Człowiek, który próbował mnie zabić. Mamy w Syrii. Dodatkowy level. Niebezpieczny. Łowca. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić.
Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. To ciekawe. Schronienie, wyszukiwanie przedmiotów związanych z wyzwaniem w trybie instynktu przetrwania. Zarzanie bomb z czerwonych kanistrów. Zwiększenie liczby PD za zabicie lub ogłuszenie wroga przy użyciu przedmiotu własnej roboty. A co to jest właśnie od własnej roboty? To ja chyba strzały z łuku robię własnej roboty, nie? To musi być to. Ekwipunek, moi drodzy. Amunicja. Dobra, mam. Wyposażenie. No nie mówcie mi, że nic nie mogę. Muszę jakąś skórę z jakiegoś... Czego tam? Z czegoś muszę skórę mieć. Bo nic innego nie zrobię. Dobra. Znaczy tu. No i mój łuk muszę sobie upgrade'ować, bo kurde, drugiego nie dostanę pewnie. Ty, tu jest lepszy. Szept śmierci. Znalezione części. A, jeden. Szajs. Końcówka strzały. Szybkostrzelność. Od razu. Muszę skóry, muszę z jakichś zwierzęta pozabijać. Chyba tyle, no co więcej zrobię. I owiniętą rękojeść. I mogę jakąś nową kurtkę zrobić? Takie trochę to naciągane jest, wiecie, coś mnie tu czuje, że mnie tu coś oszukują, jeśli chodzi o ten... o możliwości. A szybka podróż. No to nie, nie chcemy na razie szybkiej podróży. Co to się... Nie chcę żadnego podsumowania. Wyłączcie to. Uuuu, kurde. No, co ja robię? Muszę te skórki chyba z nim, bo muszę go skurować, nie? Każdy królik teraz jest moim wrogiem numer jeden, jakby co. No, czekajcie, bo do wszystkiego mi są skóry potrzebne. A zróbmy coś takiego, jakbym zrobił tak. Nie. Szybka podróż. No, zróbmy tu szybką podróż. Tylko nie króliczki, no kurde. Króliczki mają szczęście, że z nich chyba mniej skór leci niż z tych innych rzeczy, więc może im się upiecze. Ale fajnie te gry robią w tych nowoczesnych czasach współczesnych. Tyle wam powiem. Jak się tak pogra w te indyki różne takie, a później taki o Tomb Raidera, co jest taki dorobiony, to jest różnica. Znaczy indyki są dorobione właśnie, tylko że taki, nie, takiego nie zrobią dorobionego, wiecie o co chodzi. Nie dadzą rady graficznie i tak dalej, no to jest kurde za duże wyzwanie. Więc jeśli są, to jakieś proste, tak? Jak tam wleźć na górę? Że co, że niby tędy? O, to jest chyba to, co miałem przeczytać. O, widzicie? Dobrze się wróciłem. Mongolskie pismo. Nie jestem w stanie tego odczytać. To po mongolsku nie potrafisz, no naprawdę.
Ty, no nie wiem, gdzie te króliki się wszystkie pochowały? Tu jest jakiś... A to co to? Artefakt, co za artefakt? Idę tam. O, takiego czegoś nigdy nie robiłem jeszcze. Odkryto położenie nowych dokumentów i fresków. Super. Co to znaczy? Zaznacz, oznacz jako punkt orientacyjny. Co to teraz oznacza? Aha, że to jest tam. Uuu. Muszę się tam dostać. Jak w prawdziwości, no. Gołąb, kurde. Mój. No fuck. No nie mówcie mi, że go nie trafiło tam gdzieś przypadkiem, chociaż. Od roku towarzyszę armii Mongołów jako wysłannik zakonu Trójcy. Mimo pogańskich obyczajów, ich Han jest wspaniałym dowódcą. Pomagałem mu w podbijaniu całych narodów, paleniu miast i zabijaniu książąt. Wszystko po to, by znaleźć proroka. Rzeź Rusów nie poszła na marne. Wśród łupów znaleźliśmy od dawna poszukiwaną mapę. A dziś rano, po wielu miesiącach wędrówki przez góry, ujrzeliśmy budynki wzniesione w zielonej dolinie otoczonej lodem. Znaleźliśmy Kitiesz. Kitiesz. Wciąż opowiadam Hanowi o bogactwach, które zagarnie. Tylko to motywuje go do dalszej wędrówki. Jednak to Bóg odniesie prawdziwe zwycięstwo, gdy zmieciemy proroka z powierzchni ziemi. W końcu boskie źródło będzie nasze. No, widzicie, warto było tu kurde podejść, bo byśmy nie poznali tej historii nigdy. Jelenia mieliśmy dojechać, co? Ile skór z niego jest? O, zajebiście dwie. To jest właśnie to. Kurwa, mam zeza przecież. No! Wracaj tu, kurde, jeleniu. Nawet w niego. Teraz to nawet z niego nie celowałem, żeby nie było, nie? To jest przejście tajne. Patrzcie na to, jakie kombo zrobię. Moi drodzy, Wendego to nowy sub. Dzięki Wendego za subskrybowanie. To się szanuje, to się szanuje. A nie, myśmy tu już byli, fuck. To gdzie ja mam się? Znaczy tu to wiem, że się... To idę tam. Dzięki za suba. Dźwięk suba dla ciebie. Własno ustnie robiony. Kolejna. Szaleniec nie daje za wygraną. Nie wiem, co go motywuje. Przemierzamy oblodzone góry na końcu świata. Jego ludzie umierają. Każdego dnia mijam groby lub ciała zostawione na ledwo widocznym szlaku. Schudłem i stwardniałem, ale jestem blisko. Mój koń zdechł. Klacz towarzyszyła mi od czasu kampanii przeciwko Bułgarom. Porąbałem ją i zabrałem mięso ze sobą. Ale jestem blisko. Słyszę, jak śpiewają tuż za grzbietem górskim. Wiatr niesie radosne odgłosy. Prorok będzie martwy w przeciągu tygodnia, a ja wrócę do zakonu Trójcy z tarczą. Jeszcze tylko jeden dzień i będzie mój.
widzicie? Taka jest historia, fabuła. Rosyjski poziom... Czemu się nagle rosyjskiego niby nauczyłem? Czy to ogólnie się nauczyłem umiejętności językowych? Wiecie, o co chodzi? Że nagle było, że zwiększyłem umiejętności językowych zwiększenie. No jak? To może to też już umiem przeczytać, może wszystkie mi się zwiększyły. Większość tekstu opisuje zwycięską bitwę, ale zdaje się, że zostawili coś tu w pobliżu. Odkryto skrzynię z monetami, ale gdzie? O, tu kurde. No. Dobra. Lubię takie znajdźki szukać, kurde, jestem mistrzem znajdziek. A co ja mogę za te... Miałem coś kupować za te monety, a nic nie mogę kupić w ogóle. Ktoś coś wie na ten temat? Tu jest w ogóle jakiś artefakt, Co to oznacza, że tu jest na przykład... Że tu jest jakiś dungeon, czy co to jest? Wiecie, o co chodzi. A, tu jest coś. Patrzcie, co żeśmy znaleźli. Ha, no ta, ale... Ale jakie to jest? Już może mogę z tego? Jest! Co wy na to, co? Teraz to głupio wam. Musieliście soczli, bo po co ty łazisz po tych dungeonach, jak ty tam nic nie umiesz znaleźć? Mongolskie godło. Sztandar do zamocowania na włóczni. Zdaje się, że był świadkiem paru bitew. Przytrzymaj, aby dostosować kąt kamery, ale co ja mam zrobić? No to trzeba coś tu odczytać na nim, nie? Bo, ale tylko nie wiem jakby za bardzo... Co? Ktoś wie, jak to zrobić? Chyba, że to już jest zrobione. Nie wiem. Wyłączam to. Czy mógłbyś przesunąć kamerę, ponieważ zasłania twoje znajdźki? Jakie znajdźki zasłania? No dobra, mam ten artefakt, ale gdzie on jest? Taki jakby zamknięty. Co to znaczy, że artefakt jest zamknięty? Nie wiem, coś tu jest nie tak. Ktoś mi jest w stanie powiedzieć, co to znaczy, że to jest tak zrobione. Znajdź artefakty 1 na 3. Też jest artefakt. To co to oznacza? Coś jakby tu było pod ziemią jeszcze. Tu jakaś jaskinia w ogóle jest. Jaskinia. A nie, to ta sama, co byłem w niej. Może tu coś jeszcze jest w tej jaskini, nie? Tu są jakieś krzaki, tylko jak to przejść teraz? Trzeba jakoś przejść. Nie mam sikiery. Może się trzeba wrócić później.
Jak już będę lepszy, nie wiem, podpalić to? Bydlakiem to muszę rozwalić. No tak to jest, jak jesteście Tomb Raider, to kurde, krzaki, bydlaki, to nie rozwalacie tego. A, widzicie, no. Nie umiem, nie rozwalę tego. Trochę hamuwa. Jak dla mnie. Dostał w dupalach, kurde. Tych krzaków się nie przechodzi? No jak się nie przechodzi, to po co jest zaznaczony artefakt jeszcze na dole? To, że ty, Agatka, grę na 20% ukończyłaś grę i 20% znalazłaś wszystkiego, to nie znaczy, że ja tak muszę to robić. Tu jeszcze kolejna jaskinia jest. Artefakt. Dobrze, nikt go nie znalazł, ukryty był. A korona należała do jednego z władców Rusi Kijowskiej. Jakim cudem znalazła się tutaj? Zbadaj, aby znaleźć ukryte informacje, ale gdzie są te ukryte informacje, bo nie widzę. Ktoś miał ją na głowie, kiedy zginął. A co, włosa znalazła? Ktoś miał ją na głowie, kiedy zginął, ale kurde, zbadałem. Siema, Flamey. Nie no, co, jak jeszcze nie śpię? Już spałem, Flamey. To ty po prostu poszedłeś spać. Ominęło cię, jak ja wstawałem i spałem. Co to było? Tu ja tu byłem? Tu ten niedźwiedź był? Nie, to w ogóle nie jest ta lokacja z niedźwiedziem. Krzaki na pewno się podpala i się tam przechodzi. No mówię ci, Agatka, no ty tu... Nie. No nie zaufam temu, co mówisz, bo wiem, że chcesz mnie wrobić w grę tak, żebym 20% gry miał przejśnięte i później na słabiaka wyglądał. Dobra. Powiedzieliśmy ludziom z miasta w dolinie, że zaatakujemy o świcie. Ale tak naprawdę ruszymy, gdy tylko wzejdzie księżyc. Jeńcy pojmani w bitwach na zachodzie posłużą nam podczas natarcia za żywe tarcze. Niewielu przeżyło długi marsz przez góry, ale ci, którzy zostali przy życiu, przysłużą się naszej wschodzie. Miasto skrzysie jak cenny podarunek. Zabierzemy co nasze i odejdziemy. Z łupami, moi drodzy, z łupami. Dobra, no i to jest... Ile mamy już tej lokacji? 89%. Jak byk widzę, że jeszcze tutaj coś jest, no. Może to w drugą stronę trzeba iść tu. Ty, no tam jest gniazdo, kurde, ptaka. Co, w dupkę niby mniejszy damage? Bejco mnie pomalował. Dobra. No i co? No, moi drodzy, no nie powiem, ale kurde, wszystko prawie. Tu mi brakuje, tu. W tym miejscu jeszcze coś będzie tu. I tu na południu strasznie mało jest, więc idę tu. O, a przy ognisku se sprawdzę, bo mam teraz skórek więcej. Patrzcie, broń mogę zrobić. Łuk. No właśnie. No właśnie, o to mi chodziło.
Tu muszę mieć dzika jednego zabitego i 20 czegoś tam. Nie wiem co to jest, jakieś takie płytki dziwne. O, tu patrzcie. Tu musi coś być. No kop. Kurde, nie ma nic jednak. Porobili mnie. A tu? To jeszcze jest jedna lokacja, która moim zdaniem się nadaje do... tu. Tu. I spadamy stąd, bo nie będziemy kurde szukali w ciemno. Nie ma, nie ma to nie ma, nie? W ogóle bym się chciał, jak to się tam włazi. Ej, czekajcie, bo tam ja chcę tam wejść, nie? Jedno to jest tu. Że tu coś może być zakopane. Nie, nic nie jest tu zakopane. Tu jest jaskinia. Dobra, idę tam. I to robię i kurde spadamy z tej lokacji. Ja się właśnie zastanawiam, jak tu wleźć na tą. Ewidentnie po tej linie, nie? Ale żeby na tą linę się dostać, to trzeba się tam dostać do góry. Ale żeby się tu do góry dostać, to to chyba od drugiej strony trzeba zrobić, nie? No bo jak? A tu niedźwiedzia jesteśmy teraz. No dobra, sprawdźmy to. Byśmy musieli tutaj gdzieś iść. Tędy. A jak tu przejść? Dynamit? Jest w tej grze jakiś dynamit albo coś takiego, moi drodzy? Przy nas porobili. Porobili nas, kurde, na ten, na lokację. Jak tam wleźć? No chyba, że to jest po prostu tak się na to wchodzi, najzwyczajniej w świecie, tu gdzieś. No bo tu jest na przykład takie coś, nie? Nie, nie da się tak. No musi się tu jakoś dać, kurde, wejść. Jest, jest później w grze. I mam się tu wrócić i to wysadzić, tak? Czy ja dobrze mówię? Teraz mi możecie zdradzić sekret, no bo tu to nie wejdę jakoś. O, nie, coś tam jest. Kurde, gniazdo, myślałem, że się tam włazi. Shit. DLC dynamit $20. No bo nie, bo to ewidentnie wygląda, jakby tu trzeba było wrócić z dynamitem, nie? No chyba, że no nie wiem. No nie da się tu wskoczyć w żaden sposób. Czekajcie. Czy da się... Właśnie nie ma craftingu, nie da się domków budować i to jest słabe. Nie, no ta gra na pewno nie polega na tym, że ja mam tu wskoczyć i tam wskoczyć, bo to by było kurde zbyt dzikie, wiecie? Tu, muszę wejść na to. Będę miał wybuchowe strzały, dobra, to walić to. Będę miał wybuchowe strzały, to jestem tu z powrotem i robimy kosę z tym tym. A teraz do obozu, gdzie jest obóz? Tu. Czy da się biegać i grać na flecie? Wiecie co, to jest pytanie kurde do Matiego. On by pewnie umiał, nie?
Dobra, spadamy stąd. A, czekajcie, umiejętności. Mam jeden punkt umiejętności. Ach. Co tu jest? Bezpieczne lądowanie bez poniesienia obrażeń przy skoku z dużej wysokości. Naciśnij C przy lądowaniu, aby wykonać przewrót. Jakieś bomby wytwarzaj. Usprawnienie wyszukiwania przedmiotów związanych z wyzwaniami w trybie instynktu przetrwania. Co to jest tryb instynktu przetrwania, wyzwanie? Nie mam zielonego pojęcia. Zwierzęta świecą w trybie instynktu przetrwania. Większe zwierzęta zostawiają ślady i plamy krwi, ułatwiając ich śledzenie. Panu jeszcze trzy umiejętności z dowolnej kategorii, aby odblokować ten poziom. Kurde, no nie wiem, czy to lądowanie nie jest fajne. Dobra, dajmy to. Nie wiem, jakieś sprawniejsze wyszukiwanie przedmiotów. Nie wiem, co to oznacza, ale będziemy szybciej wyszukiwać. No znaczy, wiem, domyślam się, co to oznacza, tylko nie wiem, jak to praktycznie wygląda. Szybka podróż. Walczę, kurde, musimy tą grę tutaj na 100% zrobić, wiecie, bo dostaliśmy challenge i teraz inaczej to już nie ma innej możliwości. No, dobra, moi drodzy, to zapiszemy sobie.